Tablet fiskalny jest urządzeniem zapewne innowacyjnym, ale innowacyjny pod wieloma względami. Tutaj myślę, że ważnym względem są względy technologiczne. Jest to urządzenie, które łączy kilka światów i to są światy, które do tej pory nie były przez nikogo połączone, a to dlatego, że są to światy ściśle certyfikowane, czyli urządzenie jest przeznaczone przede wszystkim do systemów sprzedaży. Tam, jak wiadomo, mamy zarówno urządzenia fiskalne, tak, ściśle certyfikowane, podlegające regulacjom, terminale płatnicze, które również podlegają certyfikacjom. My chcemy połączyć kilka światów ze sobą i jednocześnie spowodować, że klient nie będzie odczuwał tych certyfikacji. Urządzenie jest przeznaczone oczywiście z założenia do systemu sprzedaży, czyli do tego punktu, w którym jest prowadzona sprzedaż detaliczna, ale z racji właśnie tej swojej modułowości, o której powiedziałem, ono daje się zastosować w bardzo wielu branżach i tutaj naprawdę jest to niemal nieograniczony zakres, dlatego że są to zarówno rozwiązania fiskalne, jak i niefiskalne. Takie, które są w systemach sprzedaży, ale są i w systemach logistycznych, czyli tutaj bardzo duża jest ta gama branż, które możemy obsługiwać. Urządzenie jeszcze poza tymi innowacjami technologicznymi wprowadza szereg innowacyjnych funkcjonalności po prostu, tak? Czyli jest to cały zakres rzeczy, które dzisiaj nie są dostępne, czy może inaczej, są dostępne na dużych stacjonarnych systemach, a tu mówimy o systemie niewielkim, który może być systemem mobilnym. I to po pierwsze. Po drugie, łatwość pozyskiwania dodatkowych usług do swojej placówki za pomocą jednego kliknięcia. No i też koszty. Tak? Tutaj jest wprowadzony specjalny system. W Polsce mamy problem z tym, że jest bardzo mało punktów akceptujących płatności elektroniczne przy bardzo dużej ilości punktów detalicznych. I my to chcemy też przy okazji zmieniać. To znaczy, to jest urządzenie, które w łatwy i tani sposób pozwala na akceptację płatności elektronicznych w naszej placówce. W sprzedaży pojawi się, myślę, w maju, czerwcu 2016. I od razu w kilku wersjach, od razu w takich wersjach dla wielu klientów, dla różnych branż, czyli będą od razu dostępne aplikacje dla różnych klientów. Możliwości komercjalizacji tutaj są ogromne i tak naprawdę jest już w tej chwili cały szereg odbiorców, którzy czekają na urządzenie.